Okej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym takim odcinku, gdzie będziemy dzisiaj robić formularz, ponieważ wydaje mi się, że jest on bardzo często wymagany na egzaminie i warto się tego po prostu nauczyć, zrozumieć co, gdzie, jak budować, bo albo on będzie wykorzystywany przez skrypt, na przykład po stronie przeglądarki, albo po stronie serwera, ale o tym po prostu powiem już w dalszej jakby części tego, jak będziemy pisać. Na samym początku zapiszmy sobie ten plik jako na przykład próba.html, tak żeby on po prostu był już wstawiony jako stricte po prostu HTML. Tutaj nam się pojawi po lewej stronie. Jeżeli nie wiecie o co chodzi tutaj, no to jest wykorzystywane to przez XAMPP. XAMPP to jest taki jakby no, kontrolny panel, który uruchamia też pliki z no po prostu jakby z ścieżki, dzięki czemu może działać też nam PHP, baza danych. No jest to głównie wymagane, ale to nie w tym odcinku. Dobra, mamy próba HTML. Jak widzicie, pusta strona, no bo nic tu nie mamy zawartego. Zacznijmy od budowania struktury, czyli doctype HTML. Możemy od razu ustawić sobie język PL. Okay, no i przechodzimy teraz do budowania HTML-a. OK, tu mamy HTML-a, teraz jeszcze część hit, czyli po prostu głowa. No i część body, czyli po prostu ciało. Tak pokrótce, no to w hit mamy wszystkie odnośniki do naszych plików, czy to na przykład dołączenia tych stylów CSS, podpięcia JavaScripta, czy no innych takich na przykład titul, meta, charset i w ogóle zdefiniowania. A w body, no to część taka bardziej na przykład jakieś zdjęcia, jakieś skrypty, no i coś w tym stylu. Tak pokrótce po prostu. Także wstawmy sobie tytuł. Title. Na przykład strona równa z formularzem. Ok, teraz podłączymy sobie jeszcze zdefiniowanie klucza, czyli meta, charset i tf. 8. To jest zdefiniowanie jakim języku, znaczy nie wiem w jakim języku, tylko w jakich jakby to powiedzieć. Dla mnie to jest coś w stylu w jakich kodach będą pisane, czyli ta jakby struktura, nie wiem za bardzo wytłumaczyć, jestem całym tłumaczem, także. No i dołączmy sobie jeszcze CSS-a, styla shed type text CSS. Jeszcze ścieżka href na przykład styl.css. Chociaż takiego jeszcze tam nie mam zrobionego, bo mam styl 5, ale to może go podpiąć. Albo nie, bo w sumie po co? Dobra, i mamy tytuł, mamy meta, mamy podłączonego. Możemy jeszcze podpiąć skrypta. Script type text java script href. Może bez hrefa. Bo dajmy, że on będzie tutaj działał. Dobra, no i mamy część body. Stwórzmy sobie jakiegoś diva. Div class, na przykład główny. No i dobra, no i w tym głównym po prostu zrobimy sobie takiego formularza. Taki formularz. O, już mamy stronę. Ojej. Strona próba z formularzem. No i zaczynamy formularz od budowania form, name, czyli jakby nazwa tego formularza, to formularz, formularz. Teraz, jak będziemy robić PHP, to przyda nam się takie dwie jakby główne odnośniki, czyli na przykład metod, czyli jaka to będzie metoda wysyłania tych danych. Get to mamy coś w stylu takich, że będziemy je widzieć, te dane na przeglądarce, czyli ona jest mniej bezpieczna, a jeżeli chcemy na przykład, żeby dane nie były pokazywane na przeglądarce, no to wtedy wykorzystujemy metodę post. Post i action to jest skąd, znaczy dla mnie to jest jakby skąd bierze sobie ten skrypt, który ma działać, czyli action to znaczy na przykład dajmy działa.php. OK. Zamykamy formularz. No i przystępujemy do przycisków, to znaczy do pól, do przycisków, które będą zawarte w formularzu. Dajmy sobie takie coś, że mają być trzy pola, z czego dwa to są pola tekstowe, a jedno numeryczne. Spójrzmy sobie input. No i mamy tak. Input, czyli to jest jakby pierwszy ten
pole input type text, czyli jakby pole typu tekst, name. To będzie wykorzystywane, jeżeli będziemy chcieć to robić po stronie PHP, bo on będzie sobie identyfikował na przykład pole i przechwytywał te dane, czyli na przykład name, pierwsze dajmy imię, ID to mamy po stronie jakby na przykład JavaScript, czyli analogicznie JavaScript będzie brało sobie identyfikator z tego pola, no i tam w swoim skrypcie będzie go wykorzystywać. Wpierw go jakby tak przechwyci, a później na przykład sprawdzi, czy to jest poprawne, czy coś w tym stylu. No ale załóżmy, że ID będzie tak samo na przykład imię. OK. Tutaj jeszcze pasuje nam dodać tekst na przykład podaj imię. OK. I dajmy sobie BR-kę, żeby po prostu następne jakby pole było już pod tym. Zobaczmy, jak to wygląda. No i mamy podaj imię. Co jest jeszcze takie istotne? Można dać na przykład size, czyli rozmiar tego pola, na przykład 40. No i wtedy to macie coś w tym stylu. Możecie dać max length, czyli jakby ilość wprowadzonych znaków do tego, na przykład 10. I więcej znaków nie wprowadzicie. Zobaczcie. Widzicie? Już więcej nie chce iść. Także takie są przydatne jakby na egzaminie, mogą się pojawić. Ale my tutaj nie będziemy ich stosować. No i dobra, robimy następne. Następne pole. Na przykład tutaj podaj nazwisko. Nazwisko. Tu jest analogicznie, tylko zmienimy sobie name, żeby było przechwytywane. Na przykład później. No i tu tak samo nazwisko. OK. No i kolejna BR-ka, czyli po prostu, żeby linia była pod tym. Żeby to tak mniej więcej wyglądało. No nie musimy tego pozycjonować jakoś, żeby to było równo, czy coś w tym stylu. Wystarczy, że zrobimy tak. No i na przykład ostatnie pole to będzie podaj wiek. Tutaj zastosujemy input type nie tekst, znaczy moglibyśmy wykorzystywać, tylko później musielibyśmy się bawić na przykład w JavaScript czy tam PHP, żeby zmieniać tą wartość na przykład na number. Ale skoro mamy tu już takie pole do wyboru, że zamiast tekst można wybrać number, no to czemu nie? Warto skorzystać po prostu z tego. Ustawiamy wiek, name oraz ID typu wiek. OK, no i to jest w sumie tyle. Jeszcze berkę sobie szczelimy. Tak to teraz wygląda. Mamy dwa pola typu tekst i jedno pole typu number. Co więcej, teraz pasuje nam zrobić, żeby ten po wciśnięciu na przykład te dane gdzieś leciały, co nie? No to zróbmy sobie jakiegoś button. Button type. I teraz mamy tak, omówię wam. Typu reset. No to resetuje wszystkie dane. No to w sumie zróbmy tak. Reset. I zobaczcie, a jeszcze tutaj na przykład resetuj, albo usuń, ok. Zobaczcie, mamy na przykład dane, wpisujemy coś tu, na przykład jakiś wiek, dajmy usuń, reset, czyli po prostu nam usuwa. Dajmy sobie typu submit, czyli on po prostu już teraz to wyśle. No i te dane zostaną wysłane już. A, tu muszę to wyśle. No ale nie znaleziono jakby odbiornika tego typu działa.php, no i wyskoczył nam błąd, bo nie ma czegoś takiego. Także jeżeli chodzi o przyciski i o cały formularz, to jest to bardzo banalne i myślę, że każdy po prostu to zrozumie. Nie ma tu dużo do nauki, trzeba tylko po prostu zrozumieć, że mamy input type text, number, warto wspominać zawsze name oraz ID, ponieważ te dane jakby później muszą być przechwytywane przez JavaScript czy PHP, także warto sobie to pamiętać. No i button, przycisk typu submit, czyli po prostu po wciśnięciu, albo może być też onclick, czyli po wciśnięciu na przykład wykonywana jest funkcja. Na przykład czekajcie, to wam jeszcze pokażę. Onclick. I teraz tutaj na przykład mogłaby być oblicz i coś w tym stylu. Czyli na przykład po wciśnięciu, jak będziemy mieć skrypta na przykład JavaScript, no to po wciśnięciu tego przyciska wykona nam się funkcja oblicz. No i musimy pamiętać, że jest typu submit, czyli po prostu wysyłanie, oraz reset, że te dane z formularza są te dane są jakby resetowane, czyli usuwane z całego formularza. No i to tyle w sumie, jeżeli chodzi o taki krótki materiał. Mam nadzieję, że każdy zrozumiał, jak zrobić formularz. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku.